innych miastach jest potraktowany po macoszemu. A moim zdaniem wcale nie wiek XVIII i działalność księżnej Aleksandry, ale właśnie początek wieku XIX dla miasta jest bardzo istotny. Dlaczego? Ano dlatego, że do czasów austriackich, do trzeciego rozbioru, Siedlce były miejscowością wypoczynkową, kurortem niemalże. Oczywiście, kiedy Czartoryscy oddali jednej ze swych córek Siedlce na letnią rezydencję, bo to jest bardzo istotne, rozbudowano pałac, jakby dokończono to, co rozpoczął Michał Czartoryski. Wybudowano drugi pałac. Odnowiono między innymi ten budynek, w którym tu się teraz znajdujemy, a był to ratusz i połączony z częścią handlową. Ale Siedlce w tym czasie nie były niczym więcej jak daczą, która przyciągała do Siedlec artystów, malarzy, poetów. Ale oni wszyscy pracowali na dworze księżnej Aleksandry i tak naprawdę dla niej to robiły. Siedlce były w tym czasie miejscowością, która spełniała funkcje bardziej usługowe dla miasta, dla pałacu Aleksandry, niż pałac kształtował miasto. No dosyć powiedzieć, że jako miasto prywatne księżna Aleksandra mogła sobie swobodnie wymieniać nieodzownego skądinąd, ale wójta, tak? To była jej własność, mogła robić, co jej się żywnie podobało. Co wcale nie znaczy, że działalność Aleksandry zupełnie dla Siedlec nie jest istotna, wręcz przeciwnie. Tak naprawdę było to ziarno rzucone dla następnych pokoleń. Ziarno rzucone dla następnych pokoleń, one wykiełkowało w czasach austriackich. I tutaj nie ma co się krygować, to trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie. Austriacy z Siedlec stworzyli po raz pierwszy stolicę jednostki administracyjnej cyrkułu. Kiedy w 1809 roku jedyna skądinąd zwycięska wojna XIX wieku Polaków z zaborcami przyniosła miastu nie tylko wolność, ona przyniosła też rzecz, która ukształtowała tak naprawdę następne dzieje Siedlec i dla mieszkańców Siedlec. Siedlce stały się stolicą polskiej jednostki samorządowej. W 1810 roku, 8 stycznia, w tym oto kościele, zaprzysiężono administrację Departamentu Siedleckiego z prefektem Józefem Grzybowskim na czele. Data praktycznie w ogóle nieznana w Siedlcach, a bardzo, bardzo, bardzo istotna, ponieważ wtedy po raz pierwszy miasto Siedlce podniesiono do rangi takich miast jak Lublin, Płock, Warszawa, Kraków. W sensie prawnym Siedlce znalazły się na poziomie takich właśnie miast. Oczywiście później, do chwili obecnej, różnie z tym bywało. Niemniej jednak to jest ten moment, kiedy Siedlce zaczynają nabierać takiego tempa. Dosyć powiedzieć, że w 1809 roku, kiedy Siedlce wchodziły w epokę księstwa, liczyły około 2000 mieszkańców. Dwa razy większy w tym czasie był na pewno Międzyrzec. Większe na pewno był także Węgrów. Siedlce były tak mniej więcej tak liczne jak, nie wiem, Sokołów, mniej liczne od Łukowa, tak samo liczne jak Biała. Kiedy 100 lat później w Siedlcach
z Siedlec wychodzili ostatni, uciekali ostatni Niemcy 11 listopada 18 roku. Siedlce już były niekwestionowaną stolicą ziem leżących między Brześciem a Warszawą, no i tutaj między tym Rzeczu, Buga i Wieprza. Miastem z największymi tradycjami urzędniczymi, największym garnizonem. Proszę zobaczyć, w ciągu 100 lat Siedlce stały się naprawdę bardzo ważną miejscowością. I wchodząc jakby w historię regionu, bo studiowałem historię, bardzo brakowało mi tego w Siedlcach. I niemal, bo zaraz po studiach jakby postanowiłem, dla mnie ku wielkiej radości, dla armii pewnie mniejszą, założyć mundur. Ale przez praktycznie całą dekadę dopominałem się u ludzi, którzy mogliby to koniec końców zrobić, bo są do tego predestynowani, mówiąc im, że Siedlce nie mają spisanych dziejów XIX wieku, a są w archiwum w Siedlcach u pana dyrektora Welika materiały, nie trzeba jeździć po Warszawach, Krakowach, nie wiem, Moskwach, Wiedniach, Berlinach. To wszystko można tutaj na miejscu badać, oglądać i zastanawiać się nad dziejami miasta, ale także regionu. Nie kwapiono się, w związku z powyższym przyszło mi spróbować napisać takową książkę. Mam nadzieję, że osoby, które będą miały ją w ręku, nie zanudzą się przy tym. Jest trochę bardzo ciekawych postaci, które są znane w całej Polsce, a nie są znane w Siedlcach, a tak naprawdę nie tylko w Siedlcach one tam zafunkcjonowały, powiedzmy, przyjechały przez miasto, jak król Stanisław August, czy dwa razy Tadeusz Kościuszko, ale tu na przykład się urodziły, tu rodziły, albo tu rodziły się ich dzieci, albo tu służyli, albo tu rozwijali swoją karierę urzędniczą. I mam nadzieję, że w jakiś sposób ta książka, nawet jeżeli nie zapełnia tej luki, o której mówiłem na początku, to niechby tylko wyznaczała, jakby pokazywała drogę, którą można podążać. To w zupełności mi wystarczy i to mnie całkowicie zadowoli, dlatego że tak naprawdę poza Winterem no, nic ciekawego nie ukazało się. No i mam nadzieję, że książka przynajmniej pokazuje, gdzie można ewentualnie byłoby jeszcze szukać, albowiem